Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii z zawarcia umowy najmu. I tutaj chodzi o dat. Druk numer 239. Szanowni Państwo. 239. Prezentacja wniosku oraz projektu uchwały. Wniosek z Wydziału Skarbu Miasta w sprawie podpisania kolejnej umowy. Podejrzewam, że tak jak powiedziałem, szukają dodatkowych środków. Znalazł się operator, który chciałby na tym dachu coś dostawić. Wydaje mi się, że tutaj już pozytywnie opiniowaliśmy takie anteny. Pan Stanisław, widzę, że tutaj przygotował pięknie, ładnie zdjęcia. Widać, ile już na tym dachu apel jest. Proszę. Tyle. To tak, żeby Państwo widzieli, jak wygląda ten budynek. To jest noclegownia. Miałem przyjemność kiedyś tam być, zobaczyć, jak to wszyscy są gościami. Pracy sami ludzie jak my. Niczego, że tak powiem, nic więcej o nich nie mam poza. Ale oczywiście tam nawet się spotkałem z lekarzem. To jest człowiek wykształcony, prawda? I też coś mu się stało faktycznie i stał się bezdomnym, także tutaj tak jest. To znaczy ci, którzy tutaj chodzą, to są w porządku, dlatego że oni mają jedną taką rzecz, że muszą być trzeźwi, prawda? Więc ci akurat, którzy tu przedłużyli, są ci, którzy się alkoholizują, gdzieś tam leżą po różnych takich śmietnikach, które z tymi już ale ci jednak oni są raczej trzeźwi. Nie udało mi się w życiu, ale to nie znaczy, że tutaj mają jakiś własny dobrze. Ale niektórzy chodzą co drugi dzień. Tak. Czy są jakieś pytania w tym? Odnośnie antenu, czy nie jest, zawsze można iść się odwiedzić. Czy jest jakaś ekspertyza dotycząca potencjalnych zagrożeń wynikających z działalności, znaczy z działania takiego urządzenia dodatkowego? Tu ja pamiętam wypowiedź, która mówiła, chyba Robert mówił, że im więcej tych masztów, nie, to mówił kolega Tomek Grzyb, że im więcej tych masztów, większa gęstsza sieć powoduje, że nasz telefon potrzebuje mniejszej mocy na ściągnięcie sygnału, a co za tym idzie, wytwarza mniejsze pole magnetyczne, a więc jakby zagraża mniej naszemu zdrowiu. Ale rozumiem, że taka specyfikacja jest też tutaj odnośnie potencjalnie tych nowych masztów. Wydział Architektury nam tutaj nie przedstawia takich rzeczy, bo to są rzeczy, które Wydział Skarbu, przepraszam, dlatego że my już pisaliśmy kiedyś pismo z prośbą o taką ekspertyzę i to nie wiem, czy to chyba firma T4 też nam tutaj dawała ekspertyzy i było to tutaj poruszane na tej razie. Zakładając, że technologia może iść tylko do przodu, to może być to bardziej bezpieczne. Wydział Kształtowania Środowiska, żeby podejąć swoją decyzję, również takie rzeczy będzie wymagał. My osobiście, tak powiem, przy jednej z takich spraw braliśmy tutaj prosiliśmy przedstawiciela, który miał tutaj badania, wszystko pokazywał. To chyba było przy setce jeszcze, z tego co pamiętam. Szkoła numer 100. I nie było tutaj zaszczepienia. Oczywiście kto nie był przekonany, to nie był, no bo była to kwestia niestety wiarygodności. Ktoś powiedział, że to jest osoba niewiarygodna albo wiarygodna. To tak powiedziałem, ciężko było tutaj zaspokoić wszystkich na ciekawość. Ale oficjalnie było potwierdzone, że nie stanowi to zagrożenia. Oczywiście dach jest zamknięty i nie ma dostępu tam na, że tak powiem, na dach osobom postronnym. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś przebywa w bliskiej odległości tego nadajnika, to jest pewnego rodzaju zagrożenie zdrowia. Szczególnie jak na przykład są wyładowania to są rzeczy. Tak. To nie wiem, czy taka odpowiedź pan może. Satysfakcja nie jest. Kolej była sprawa anten nawierano i tam sąd nagazał pracę. Może były te czynności, kiedy sprawdzić czy się już nie wchodzimy, w takie dalekie sprawy, no dlatego, że powiem, że u nas jest tego dużo. Jeżeli by była jakaś taka negatywna rzecz, to musiałoby wszystkie anteny zostać zlikwidowane. Pytanie jest, czy wszyscy by chcieli zrezygnować z komórek i zrobi się... Otóż to. Będzie chodziło. Ale to jest wysokość masowy tam. Ale nie, to maszt jest na takiej wysokości, że to co jest poniżej masztu, podstawy masztu nie zagraża. Ale w każdym razie tutaj mamy pewność, że zarabia na tym ta noclegownia, tak? 99% tak. Nie powiem 100%, bo nie pytałem. Jest taki wniosek. Do tej pory szkoły, jeżeli biorą
szkoły. Tak, bo generalnie jeżeli szkoła ma coś takiego u siebie, to szkoły są, pieniądze są przekazane na szkołę. Wniosku, że to podobnie się robi, a jeżeli ktoś jest użytkownikiem, za przeproszeniem, budynku, czyli jej baza na trwałe, to po prostu on jest poważnie do tego, żeby podpisywać umowę. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 3, 2, 3. Tak. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii zawarcia umowy najmu. Tak, skończymy. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu.